Państwa na konferencji partii Korwin. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko nauce dzieci, zniewolenia, permanentnej służalstwa wobec państwa, wobec ustroju, który ma być dla nich, a nie przeciw nim, a jest jak najbardziej przeciw nim, przeciw wszystkim obywatelom tego kraju. Może kolega Sławomir. Tak, w tej chwili już edukacja zaczyna się bardzo wcześnie. Już nie mówię o tym, że się dzieci na siłę posyła do szkół. Nie pozostawia się wolności rodzicom. W szkołach uczy się dzieci tego, że nie mogą jeść pączków, drożdżówek, nie mogą, no w zasadzie za chwilę nic, że muszą się godzić na ZUS, na podatki. Nauka niewolnictwa rozpoczyna się bardzo wcześnie. Państwo chce nauczyć dzieci, że to nie one decydują o sobie, tylko państwo decyduje za nich, a one mają tylko się cieszyć z tego, co państwo im czasami da, oczywiście potrąciwszy swoją prowizję, która mała nie jest. Rodzice się już do tego przyzwyczaili, dzieci jak widać jeszcze nie, młodzież również, co widać po poparciu, jakie młodzież już dorosła, dorośli ludzie w internecie okazują partiom antysystemowym. No więc rząd, posłowie, żeby nie dopuścić innych partii, wymyślili, że trzeba młodzież już uczyć niewolnictwa od małego. A ludzie, którzy chcą wolności, co pokazują sondaże na przykład Polonii w Wielkiej Brytanii, wyjechają z Polski. Tam w sondażach mamy 30-40%. Drugie tyle mają inne, że tak powiem, ugrupowania antysystemowe. Polska została krajem niewolniczym, a planuje się coraz większy ucisk, coraz większe zakazywanie czegokolwiek. To jest jakieś ad absurdum. Przykładem może być postawienie namiotu. Dzisiaj pada deszcz, żeby nam pączki nie zmokły. Musimy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg o zgodę. Musimy wystąpić do prezydenta miasta o zgodę. I konkurencja nasza dba o to, żeby nas nie dopuścić w czasie kampanii wyborczej do młodych ludzi, żebyśmy nie mogli tego zrobić, bo dadzą nam zezwolenie po wyborach. Czyli poniedziałek. To jest taka indoktrynacja przeciwko indoktrynacji. Oni chcą mieć władzę nad tym, żeby mówić dzieciom, czego się uczy. Jest ogólny program pisany przez szkoły, dla szkół przez kuratoria i nawet szkoły prywatne muszą uczyć tego, co zatwierdzi kuratorium. Nie może być sytuacji takiej, żeby jakaś tam szkoła wybrała sobie inny program. Jest tylko jedna właściwa metoda nauczania i jest to metoda zarządzana przez kuratorium. I tu dochodzimy do kolejnego problemu szkół prywatnych, którym się również ogranicza możliwości w wyborze programu. Lepsze możliwości daje się oczywiście szkołom państwowym, nad którymi urzędnicy dzielnie sprawują kontrolę. Panie Krzysztofie, gdyby pan mógł namiot wziąć w rękę, poprosić Mariana i naszego kolegę. I zademonstrować, jak możemy ten namiot rozstawić. Tak, tak. W ręku. Tak. Jest to, i my też pomożemy. Jest to podejrzana walka z bezrobociem. Tak, dziękujemy państwu bardzo. W tej chwili musimy walczyć z bezrobociem. Zatrudniamy się do noszenia. Do trzymania namiotu. Tak, można by jeszcze powiedzieć, że jesteśmy w Komitecie Rewidacji Narodowej, która zawsze to suwerenności. To jest po, tak można raz tak. No właśnie, Maria, to może nie wiem, że to jest.